Uszanowanka, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcrafta 3 The Frozen Throne. Jest to ostatnia, według mnie, najtrudniejsza misja. Dlaczego? Są trzy bazy, dwie nas atakują, jedną musimy olać, ale jakby walczyć z nią. To jest problem. Oczywiście, jak zwykle, mój zegarek pomocny zawsze piszczy. Znajduje się wewnątrz zamrożonego szczytu w centrum doliny. Nie wiem, czy mówiłem, ale to jest moje tym razem trzecie podejście do tej misji. Za pierwszym razem od razu rzuciłem się na Illidana, w sensie przy pierwszym obelisku padłem. Za drugim razem rzuciłem się na Illidana przy drugim obelisku. Uciekłem, dogonił mnie, padłem. Więc teraz muszę być mądrzejszy o te doświadczenia, po prostu. Nie chciałabym ci przerywać medytacji, panie, ale nasze siły. No właśnie, więc tak to niestety wygląda. Jest to naprawdę trudna misja, bo jeszcze w międzyczasie atakują nas z lewej strony krwawe elfy Kaela, Kaena XD, a z prawej strony nagi Lady Vash. Słyszysz mnie tam, Artasie? To już koniec. Więc w kółko trzeba się bronić, zostawić jedną z dwie katapulty, które mamy z początku, no i po prostu w ten sposób sobie z nimi radzić. Czas ponownie wzbudzić w nim strach przed śmiercią. Mhm. Okej. Okay. Dobra, naszym zadaniem jest teraz po prostu przejąć sobie jej ich bazę. Uważaj. Dobra. Czas jest. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No, zniszcz to. Just do it. Tu sobie od razu postawię to. Dobra. Od razu, żeby to się już nie budowało, tak po prostu. Ale czemu oni tak wolno chodzą? Ojej, czas gry mi się chyba zrobił na... Och, Jezus, niski, normalny. A teraz? Dobra, jest dobrze. Co? Kurde. Ej, padło mi tu coś. Gul mi jeden padł, ale jestem głupi, bo. Uważaj. Ostrze mrozu jest płonne. Mhm. Dobra. Teraz. I dobra. Ostrze mrozu. Siadło coś tam. Dobra, jak siadło, to siadło. Aha, tu jeszcze jest kilka jednostek XD. Dobra, Anubaraku, chodź. Tobie damy... takie coś. Dobra, może żeby też atakowała nam ta baza. Zrobimy w ten sposób. Tutaj ustawimy naszą linię obrony. Nikt nie dorówna mojej potędze. Dobra, gule do drewna. Jedna katapulta zostanie, bo sobie nie poradzimy bez. Co znowu? Reszta śmiga tutaj. Gdzie mam przelać swą krew? Ty też zostań tutaj. Teraz tak, na pewno będziemy potrzebowali czegoś takiego. Tylko nie wiem, czy to bardziej nie tutaj gdzieś nie stawiać. No właśnie gdzieś. O, tu. No. Ziguraty tutaj. Z tej strony raczej nie będę wychodził, więc powiedzmy, że... Mogę przywoływać tylko na spotkanie. No dobra. Powiedzmy, że z tej strony będzie dobrze. Wychylasz się przed szereg, starcze. Trzeba ci było pozostać pod ziemią. O. Tu postawimy sobie jedną katapultę. Z tamtej strony nie będę chodził, więc nie muszę sobie tego robić. Jedna katapulta mi zniknęła. Halo. Dobra, mam. Znalazłem. Znalazłem. Aha, to już postawiłem ołtarz królów. Ciemności. Gdzie mam przelać swą krew? Też wiedziałem, że to jest ciemność. Od początku wiedziałem, tylko tak strollowałem. Jak każesz, panie. Możesz wyjechać? No dobra, trudno. Znaczy trudno, no. Uważaj! Myślałem, że nie możesz tak po prostu, dobra. Nareszcie. Idziemy tutaj. Ostrze mrozu. Durne martwiaki. Durne martwiaki. No dobra, to niech należy. Ole, jestem raczyskiem. Nie zrobiłem tego tutaj. No dobra, trudno. Przywoływanie ukończone. Bądź wola twoja.
Dobra. Przeżyczenie. Aha, wy nie możecie wejść już tutaj. Jeszcze tutaj. Więc jestem uziemiony przez kilka chwil jeszcze. Przywoływanie ukończone. Przez własną głupotę. Przywoływanie ukończone. Ale to nic, XD. Głupcze. Zajmę się tym. O, gdzie ty jesteś? A, ty jesteś tutaj ten. Uważaj. Ziutek. Dobra. Teraz, żeby nic nam nie padło. No. Co znowu? Czekają cię wieczne męki. Żeby nic nam nie padło, powtarzam jeszcze 25 raz, żebym sam pamiętał, co sam sobie mówię. Teraz ostrzem rozum. Dobra. Damy tobie to. Dobra. Niewątpliwie. Dotarłem do pierwszego obelisku. Aktywowanie to zajmie mi kilka chwil, spokojnie, spokojnie. Potrzebuję ochrony. A, tu jest czterech, więc jeden się przyda tylko. Oddam życie z tej strony, ale tutaj już za chwilę będziemy musieli zrobić cmentarz i zbufować, bo przyjdą elfy. Zapomniałem o tym właśnie. To jest chyba najgorsza rzecz, którą ja zrobiłem. Potem stają na twoje rozkazy. Już. No. Życie. Będzie trzeba wrócić zaraz. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Obelisk trzeba. Dobra, aktywny. Wracamy. Musimy opanować pozostałe. Kontrol 1. Wracamy, obelisk wracamy. Działa i znajduje się pod naszą kontrolą, choć Illidan spróbuję go zapewne odbić. No zapewne, musimy tak. Musimy za wszelką cenę obronić to miejsce. Dobra. I tu już bronić tego. Twoje życzenie dobra. Jest dla mnie rozkazem. Tu wam postawimy jeden cmentarz z tej strony. Ołtarz królów mamy, więc też raczej spokojnie. Właśnie bardziej się boję, że oni po prostu tutaj przyjdą. A ty? No ty też będziesz mógł na chwilę postawić kopalnię drugą. I z tej będziemy sobie czerpać. Choć kosztuje dużo niestety. Ale potem golda będzie nieco więcej, nie? Dobra. I stój tutaj. Dobra. Uważaj. Może wyjdziemy jeszcze naprzeciw. Oni na 100% tutaj przyjdą. Rozumiem, że tędy nie przejdziemy. A nie, przejdziemy, tak? Wszyscy przejdziemy? Wszyscy przejdziemy. To mi się bardziej dobrze. Zostać odkryte. Teraz już nic nie musi zostać odkryte. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. O, coś elfy nie atakują. Ach, no myślałem, nareszcie. Że zaczną. Mój wzrok twoim wzrokiem. Dobra, i tak musisz stać tutaj. Głupcze. Dobra, to przejdziemy sobie tutaj. Bardziej podoba. Bo tu już raczej powinniśmy zdążyć sobie zbuffować te rzeczy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Potrzeba więcej. Dobra. Tam puścimy was. Dobra. To się. O, idą elfy. Idą elfy. Idą elfy. Modernizacja zakończona. Ach, nareszcie. Dobra. To mi się bardziej podoba. Potępieni stają na twoje rozkazy. Za króla Lisza! Już kiedyś mnie oszukałeś wraz z królem Liszem. Tym razem to ja zwyciężę. Mhm. Of course. Czekają cię wieczne męki. Dobra. Potępieni stają na twoje rozkazy. Za króla Lisza! Dobra. Będzie cię cierpieć. I dobra. Nikt nie będzie mi dobra, wskazywać. Ta niech sobie dorobi armii troszeczkę. W sensie dorobi armii, mam na myśli. Właśnie porobi tych. Co znowu? Jeszcze dwa rzeczy. Czas jest ulotny. Jak nie ma tu. Dobra. Uważaj. I teraz możemy już iść tutaj. Tutaj ziemię splugawiłem nie bez powodu. Zaraz zresztą zobaczycie. Postawię tutaj też kilka wieżyczek. Dobra. Kościelisko na pewno też potem sobie zrobimy. Modernizacja zakończona. Aha, nie mamy złota tyle.
Znaczy, no to akurat było. To jest 50, 60, 70. Za chwilę będzie się góra za 70. Potrzeba więcej złota. Modernizacja zakończona. Dobra, za 70. I Illidan coś nie atakuje. O, bo Illidan idzie z lewej strony. No proszę, to jest trzeci raz gra i dopiero teraz poszedł z innej strony. Dość ciekawe. Nikt nie będzie mi rozkazał. Aha, a to są nagi, które powinny mi bazę zaatakować. W sumie okej. Dobra, to mówiłem, że też mamy 80, nie? Więc teraz zwolnimy sobie jeszcze ze 2 ziguraty. Tu jeden. Jak każesz, prawie. I tu gdzieś drugi właśnie z tej strony i będzie dobrze chyba. Jak każesz. Dobra, gitara się ma. Ten obelisk należy do mnie. Dobra, dobra. Mamy jeden, więc spoko. Dopóki go będziemy bronić, on nie zrobi sobie nic. Znaczy nam nic. Potrzeba więcej. Dobrze. Przywoływanie ukończone. No bo on nas łatwo rozwali. Illidan to jest właśnie taki trochę badass, muszę przyznać. Ale spokojnie, może nawet 2 godziny trwać ta misja, ja ją zrobię. Jedna katapulta w zupełności wystarczy, będę sobie ją po prostu jeździł. W tej. Nikt nie dorówna. Odnieść talizmon uników. No tu jeśli wejdziesz, sobie chyba najbardziej tankował chłopie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Modernizacja zakończona. Dobra, tu jego nagi płyną. Tu tego nie przejął. Ja mógłbym to zrobić. I chyba się o to pokusimy. Póki jeszcze mogę. Ach, nareszcie. Modernizacja zakończona. Dobra. Mój los jest. Dobra. Uważaj. Ostrze mrozu jest głodne. Idziemy przejąć tamten w takim układzie. Ach, nareszcie. Tak myślę, że to jest najlepiej. Chyba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Tak byłoby spoko nareszcie. Przynajmniej. No bo boję się, że on teraz przyjdzie, ale dobra. Nie powinien. Znaczy Illidan na pewno nie będzie mnie atakował. To jest o tyle komfortowa sytuacja. I tam właśnie zakładam minibazę. Już widzicie, że tu jest na pewno jakaś baza. Mniejsza bądź większa, ale zawsze. No nie, jest, on jest tam dopiero. Dobra, małych żuczków nie trzeba leczyć. To jest też o tyle dobre. Albo wyleczymy go. Bo on sobie je respi, ale właśnie... Skoro już nic mi nie padło, to... Dobra. Oho, elfy atakują. Modernizacja zakończona. Elfy atakują. Tego się nie spodziewałem. Ale spokojnie powinienem tam wrócić. Niewierni przełamali naszą obronę. O, nawet spoko się stało, że on ich odciągnął. Dobra, oni jakby nawet nie wiedzieli, że ja tutaj jestem. Tak to przynajmniej wygląda. Dobra, mamy 2 obeliski. Kolejny obelisk aktywny. Czego sobie życzysz? Jak każesz, panie? Mój los jest przeliczony. Modernizacja zakończona. Dobra. O, no i ci zaczęli atakować, to też spoko. Dobra. A pat jednak? No dobra, no skarapat to trudno. To trudno. Dobra. I teraz Illidan przemieścił się tutaj, zniszczyć tam to, więc idziemy mu naprzeciw. Raczej, mam nadzieję, że się uda. A jaki tu będzie problem? Życzenie jest dla mnie rozkazem na twoje rozkazy. O, no tu mamy jakieś miejsce akurat. Uff. Troszeczkę tak słabo z miejscem stoimy. Mój los. Mów głupcze. Mhm.
No jak Illidan tu przyjdzie, to będzie lipa. A chyba szedł w tę stronę, co? Co znowu? A my wolelibyśmy, no właśnie. Nie, Albercie, nie. Fajty jeszcze nie. Z tego jednego prostego względu, że się na nich wyjdziemy. No właśnie, Illidan powinien zacząć to przyjmować, a my go po prostu wtedy zabić. Dobra, just do it. 30 sekund mamy, gdzie jest jakikolwiek czas, nie widzę jakiegokolwiek czasu nigdzie. Pożeram żywych i umarłych. Nareszcie. No właśnie. Trzeba mu jak najszybciej to poniszczyć. Dobra, szybko. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Cóż to, Artasie? Nie jesteś w stanie obronić małego skrawka ziemi? Witaj, Artasie. No, nie fajnie. Wyglądasz jakoś inaczej, Illidanie. Chyba czaszka Illidana ci nie posłużyła. Szybko. Reaktywowałem obelisk. Tron mrozu jest już... Ojej, ale on wszedł tutaj na to. Cymbał. Wiecie, co się stało? Stała się bardzo zła rzecz. Bartas mi jakby wszedł w tamto i to aktywował. Cymbał. Ja wiem, że cymbał. Dół ofiarny i czarna cytadela. Zostaliśmy zaatakowani. Dobra. Albo dobra, zrobimy jeszcze inaczej. Służę tylko tronowi. Dobra, odpuścił mi na szczęście. Ale na moje nieszczęście to nie jest dobrze aż tak. Dobra. Tu porobimy. Mój los jest przypieczętowany. Za 4. Jest ulotny. Aha. Tu postawimy to. Żądamy więcej drewna. Więcej drewna żądacie. No wy to macie te swoje żądania jednak z kosmosu chyba. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Mhm. Jeść. Dobra. Życie zanerzuj. Dobra, nie wiem. Chcę jak najwięcej jakby budynków w tym miejscu postawić. Może się uda, może nie. Zobaczy się. Artas się robi, tak? No, się robi. Dobra, stracimy ten ołtarz. Przełamali naszą obronę. Służę tylko trojowi. Ale to też bez tragedii. Odejdź w zapomnienie. Dobra. Ja nie podobam się na stan rzeczy, no ale trudno. Trzeba sobie z tym jakoś poradzić po prostu. Dobra. Wszędzie drewno siada, tylko nie tu. No nieźle. Czas jest ulotny. Dobra. A ty przywołuj rzutki. Mojej potędze. Żądamy więcej drewna. Oj, wy zawsze żądacie, a nic od siebie nie dajecie. Przywoływanie ukończone. Kurde. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Słyszałem. Dobra. Zaklęcie przyzwania. Jak każesz, panie. Mhm. I kryptę jedną postawimy sobie z tej strony. Chociaż nie wiem, czy nie zbagujemy. Nie zbagujemy. Dobra. Jakąś tam bazę tu założyłem. Jakąś tam. To potrzeba czarną cytadelę, która się tworzy, więc spokojnie. Tutaj no już tą bazę stworzyli i mam nadzieję, że Illidan nie zaatakuje aż tak szybko. Bo ja po prostu nie będę miał szans. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Tak, po prostu. Dobra, i skoro tutaj już się tak wygląda sytuacja. Aha, jeszcze czarna cytadela się nie dobudowała do końca. No dobra. To też mi się tak średnio podoba, ten stan rzeczy. No ale dobra. Tu jest 5. Tu jest 5. Ty rupi wracaj, nie? Ty wyskoczysz. Tu możemy zrobić plugastwa 2. Które będą tu robiły całą robotę. No dobra. Grobowy z relikwiami też warto będzie mi gdzieś postawić, mimo wszystko. Może nawet tutaj na sztukę.
żeby potem móc właśnie robić te leczące totemy, obozy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nie wiem, jak to nazwać na dobrą sprawę. Żądamy więcej drewna! Dobra, robimy tak. Ojej, wy ich wskrzesiliście, znaczy w sensie zrobiliście. No dobra, trudno. Sprawa wygląda tak, że trochę w tyłku jesteśmy, dopóki sobie nie dorobię jakby większej armii. Tak po prostu. Bo musiałbym jakby teraz przejąć Arthasem jeden obelisk, a drugi jakby bronić. Znaczy no nie jakby, tylko po prostu bronić. Jak wygląda sytuacja z kościeliskiem? Dość drogo. Znaczy no, da się to zrobić. Ale i tak drogo, to nie zmienia w ogóle faktu. Dobrze, dostaniecie drewno. Czytałem w necie, że fajnie jest robić latające żmije, które będą włączały wieże. W sensie kilka mieć tych żmików, które będą to robiły. Jezus, jak drą te papy. Ej, chociaż Banshee też nie byłoby głupio, bo bym przejmował im tych dużych lordów, nie? W sensie mi chodzi o Myrmidonów, czy jak oni tam mają. To też nie byłoby głupio wcale. Dobra, no ale na razie sobie tam po prostu armię powiększymy. Jakkolwiek. Dobra. Tak, myślę, że obsydianowe posągi też warto zrobić. Na leczenie i na manę. I co? I czymś takim będziemy sobie chyba pyrkać dalej, co? Znaczy tak obstawiam, że tak byłoby spoko przynajmniej. Martwi będą służyć. No jak tak uważasz, to będą. Na spokojnie, mówię, nic tam się nie pali. To może nawet godzinę trwać, ale zrobię to. Bo nie chcę wykonywać jakichś pochopnych ruchów, które sprawią, że po prostu padnę. I Lidan sam w sobie nie jest kozacki, ale jeśli ma itemy, które ja zbierałem, jak ja grałem nim, to są kozackie po prostu. Więc no tak to wygląda. Dobra, jeden na manę, jak już mówiłem. Reszta będzie tutaj na coś innego. Dobra, to już tam daję szczadziora. Dobra, ty i tak nawet jakbyś chciał, to zbytnio... A nie, no jest. Jest miejsce z tej strony. Dobra, tutaj się opyrkaj. Dobrze, no spokojnie, wyczekamy. Co znowu? Co znowu? Ty już się sadzisz, ty? Buroku? Jaka jest wola cienia? Dobra. Aha. Banshee spoko, no to jest też dobra robota. No, po prostu trzeba przeczekać to. I jak to się będzie robiło. Ty już teraz leczysz. Od teraz, nie wiem czy o tym wiesz, ale... Tak jest. Dobra, wyjdzie jeszcze jeden, który też będzie nas leczył. I powinno być dobrze. I Lidan się jeszcze nie przemieszcza, ale boję się, że jak ja bym się przemieścił na przykład tutaj, w tę stronę, to i Lidan tutaj stąd się ruszy na mnie. I to nie będzie wcale takie miłe i fajne. No ale dobrze. Wybadaliśmy sobie raczej wszystko, co mogliśmy. Tego nie chcę, bo nie potrzebuję po prostu. A Banshee zrobimy zaraz. O, idzie jakiś atak na mnie. Uważaj! Będzie cię cierpieć. Nikt nie dorówna mojej potędze. Z KL-em? Nie z KL-em. Tak, z KL-em. Potępieni czekają. Dobra. Jedno zniszczyli. Czy idzie tutaj Illidan? Ja pierdzielę. Musimy zesplitować armię. Nie będzie mi rozkazywał. Zostaliśmy zaatakowani. Słyszałem, zaklęliśmy. Dobra, spokojnie, my to zrobimy. Dobra. To mi się bardziej podoba. Badania zakończyłem. Potępieni czekają. Jak to wygląda sytuacja? Z dwóch stron mnie wzięli, ale to dobrze, bo my będziemy mogli wtedy zaatakować ich z drugiej. Niewątpliwie poczuj jak Nerubi. Niewierni przełamali naszą obronę. Uważaj. Co znowu? O, Arthas wylewelował sobie. Nareszcie. Dobra.
Uważaj! Zostaliśmy zaatakowani! Jest głodne. No nieźle. Dobra. I my w ten sposób sobie przejdziemy do ataku w drugą stronę, po prostu. Z tej strony nic tam nie padło. Więc dobrze się stało. Dobra, wy już nie musicie tego robić. Mów. Oddam życie za Nerzul. Mój los jest przypieczętowany. Jak każdy. Dobra. I Banshee damy to. I kilka porobimy już sobie tutaj. Dobrze. A my sobie powoli już też przejdziemy w tę stronę. Nikt nie dorówna mojej potędze. Dobra. Bo z tej strony nie powinni też tam nic zbytnio zrobić. Znaczy tak mi się wydaje przynajmniej. BZ, ile jeszcze mogę zrobić ziguratów? No niewiele, niewiele. Nie mogę. Tutaj nigdzie, tutaj możemy, to spoko. Tylko postawię z tej strony. Aha, musi pożerać magię, ale to nas nie interesuje zbytnio. Raczej. Kilka tych banshitów porobimy tutaj. Dobra, ty zostań. A wy idźcie na atak. For the Horde. Jaka jest wola cienia? Przywoływanie. Czekają. Przywoływanie. Przywoływanie. Nikt nie będzie. Aha, no jest jakaś tam mała baza. Przywoływanie. Dobra. Coś tam pewnie zginie. Ale to i tak spokojnie. Żuczek, no wracaj do niego. Arthas, może iść przejmij to. W tym czasie samym. Dobra, idź tutaj. Arthas, tutaj. Arthas! O, o to chodziło, żebyś się tam w to wplątał. Dobra. Boom. Same ziguraty. Tu się zrobiło, to zrobiło. No to robimy żmija jeszcze. Do kompletu, a co tam? Nasz bohater. Który zginął? Arthas zginął. Co za cymbał. Miałeś przeżyć, żeby to przejąć, ty buraku. Czy w sumie dziwię się, że tutaj ci mu nie pomogli? No dobra, zniszczcie najpierw to. Dobra. I teraz możecie świątynię zniszczyć na przykład. Co za debilizm. Dobra, na tym tutaj oddawię manę. Dobra. Dobra. Myślę, że tutaj mógłbyś tego użyć. Dobra, i masz już fulla, tak? Rozumiem. Dobra. Arthas się zaraz urodzi. Szybko mu to idzie na szczęście i sprawnie. Dobra. Zostaliśmy zaatakowani! To powinno być już spoko w tym momencie. No i co? Zabierzemy się powoli za... Może buffy tutaj. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Aha. Jak każesz, panie. Słyszałem zakręcie przyzwania. Szkoda, że Arthas spadł, bo już miałbym tą świątynię przejętą. Zostaliśmy zaatakowani! A tak dupa. Nikt nie dorówna mojej potędze. Ale pysznie, górcik. Mm. Zostaliśmy życie. Dobra. One nam się przydadzą. Właśnie po to tylko, żeby przejąć duże jednostki Illidana. No może to nie są duże jednostki Illidana, ale o to mi po prostu chodzi. Mów, głupcze. Mhm. Dobrze. Żuczki żuczkami do Alaraka. I nawet jeden taki tutaj. Bo oni sobie wszyscy tutaj umrą, nie? Badania zakończone. Oho, i jeden chyba atak wyprowadza na mnie. Jest też spoko. Znaczy no nie spoko, ale. Czas jest ulotny. Badania zakończone. Nikt nie dorówna mojej potędze.
Tak, i idzie tutaj zaatakować. Służę tylko trollowi mrozu. Dobra. Perwersyjne. Dobra, i wychodźcie tutaj szybko już. Czemu mnie przywołujesz? Ktoś mnie wzywał. Nikt nie dorówna mojej potędze. Jaka jest wola cienia? Co robić? Zostaliśmy za... Dobra, będzie trzeba powalczyć z nimi. Słyszałem zaklęcie. Oj, katar mam, cholera. Jak tam Banshee? Ale idzie wasz z tej strony, ale powinniśmy się obronić. Opętanie jest pod... O. Skoro tak sobie o. Zostaliśmy zaatakowani. Jeśli muszę. Dobra. Skoro tak sobie życzysz. Mam to. Dobra. Dobra. Zaatakowani. Już się możecie zwijać powoli. O Jezus, Arthas aż dwa rewele wbił. To spoko. No zabij, dalej. Czemu ty nie atakujesz? Pajacu głupi. Jak padniesz, nie? Przez to, że... No debil. No debil, po prostu debil, nie mogę tego inaczej nazwać. Dobra, ale zaatakujemy teraz ten obóz tutaj, z tej strony. O Jezus, jak wy się bagujecie. Boże, jak wy się bagujecie. Czemu tędy nie przyjdziecie naokoło i nie zaatakujecie jej? Oddam życie za Ner'zhul. Ohohoho. Dobra. I tutaj, do kopalni. Zaatakowani! Pożeram się. Tu. Z shiftem muszę was kuźwa pchać, nie? Bo sobie nie radzicie. Dobra. Dobra, wszystko oprócz akolity może tutaj być. No. Pięknie. Pięknie. Nie no, armia jest ogromna, a Arthas tak, takie buffy dostaje teraz, w sensie i do życia, i do wszystkiego, bo ciągle leveluje sobie. Ale to dobrze, jak najbardziej. No to cóż. Co się stało, już się nie odstanie. Już chyba wiem, skąd się wziął mem. Co się zobaczyło, już się nie odzobaczy. Mów, głupcze. Dobra, jak Illidan, powiedzmy, przyszedłby na mnie teraz, w tę stronę, to byłbym nawet happy, wiecie? Ale tak bez kitu happy. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Oby to miało sens. Wiecie czemu? Bo jak pójdzie tutaj, to ja tego nie obronię tak łatwo. A mamy 2 na 2 w tym momencie. A tak może być więcej szans dla mnie. Aha, no bo ty tego, i tak tego nie zdążysz zrobić. A tu i tak idzie Illidan, więc szkoda byłoby się fajcić jakoś tutaj w tym miejscu. Tylko lepiej byłoby iść tutaj. Na niego od razu bezpośrednio. Hej, żeglarzu. No, tylko miałem na myśli jakiś bardziej otwarty teren. Dobra. Chodźcie w tę stronę, bo Illidan mnie porobi. Tylko dlatego, że z dwóch różnych stron zaatakowałem. No Jezus. No debil, po prostu debil. Inaczej tego nie mogę nazwać. Czas jest ulotny. Jezus, no porobi mnie przez to, że się tutaj zacząłem bić.
Dobra, wycofajcie się tutaj. Wycofajcie się i nie marudzić mi tutaj. Bo nie licząc tego, że Raczysko Albert zwalił sprawę. To zwalił sprawę. Tak po prostu. Dobra, ciut lepiej, nie? Z tej strony walczyć. I po to chciałem Myrmidony przejmować. Właśnie po to. Ach, Albercie. No, szybko, szybko. Ale Illidan musi to przejmować, więc skoro mówię, skoro go zabijemy tutaj, to na spokojnie sobie przejdziemy. Tam dalej mam na myśli oczywiście, bo nie mówię wszystkiego, o czym myślę, a to jest debilne. W sensie, że nie mówię, nie? Dobra. Podleczyć możesz to i wrócić się tutaj. Arthas już tam widzę, badas. Dobra. No i teraz, w takim układzie, skoro tak to wygląda... Aha, musimy odeprzeć elfy. O Jezus. Nienawidzę. Nienawidzę. Zajmę się tym. No gdzie jesteś, ta elfy? Pożeram żywych i umarłych. Żeś ta śliście. No gdzie wy jesteście? O, są. Niewątpliwie. Zostaliśmy zaatakowani. O, system też było, tak? No nieźle. Dobra, oni szybko padną. Odejdź, zapomnienie. Dobra, a skoro Arthas już tutaj może, to my pójdziemy tam. Uważaj. Dobra. Na Arthasa. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Przywoływanie na nerwie. Dobra. Tu trzeba będzie podleczyć to. O, czy kopalnia padła? Nie, po prostu ja zużyłem bardzo dużo wszystkiego. No okej, okay. Znaczy no nie okej, okay, ale okej. Okay. Jakieś banshee wyjdą jeszcze? A, dopiero teraz. Ale wyjdą, okej. Okay. To się też liczy. Dobra. Illidan nie powinien się aż tak szybko zrespić raczej. Pierza z tybą. Uważaj. Jaka jest pola cienia? Zrobię jak kondensacja zaroczy. Dobra, to już przeatakowaliśmy, więc też jest spoko. Rożuczki mają takiego slowa, że ja pierdzielę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Słyszałem zaklęcie przyzwania. No dobra, no spokojnie. Banshee. Ojej, potrzeba więcej złota. No to jest już niefajne. Dobra, Arthas. Idź już tam. My cię raczej obronimy. Dobra. Nie dawaj tego. To jest głupie. Dobra. Illidan nie powinien chyba mnie przeatakować jeszcze, chociaż no zbiera armię na pewno. To bez dwóch zdań. Dobra. Cześć. I to mógł nawet na pałę przejąć, bo patrzcie, bum. Mamy to. Pozostał już tylko jeden. Powstańcie, no. Moi żołnierze! Dobra. I obroni się atak, który przyjdzie, Illidana. Nie wiem, z której strony, nie wiem jak, ale przyjdzie na pewno. I podejrzewam, że właśnie gdzieś tutaj to będzie najpierw. Dobra. Służę tylko trollowi mrozu. Trollowi mrozu czy tronowi? Ja do teraz nie potrafię sobie tego sensownie wyjaśnić. Znaczy, do tronowi pasowałoby najbardziej. I właśnie idzie Illidan.
To jest to, o czym ja mówiłem. Jak teraz przyjdzie Idan i my to obronimy, to jest raczej GG, bo... Oj, on gdzie, co atakować? Ale ma armię kozacką, ale tak by skito. Dobra, fajty przy naszej bazie. To okej, to lecimy z powrotem. Niewierni przełamali obronę. Ojej, i z tej strony jeszcze idą. O nie, ja sobie tu je naprodukowałem po to, żeby walczyć. A tu lipa. No dobra, ale my już tu jesteśmy, tak? Mhm. O, ale tych nie zaatakowali. No dobra. Słyszałem, zaczęli się przyzwania. Dobra. Troszeczkę się pomogło nam. To. No i idzie złoto, i idzie spokojnie. Tylko musimy się obronić. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. Zostaliśmy zaatakowani! Gdzie mam przelać swą krew? Modernizacja zakończona. Dobra. No tutaj fajty ostre są. Niestety. Elo. Obroniliśmy się. Dobra. Lady wasz dobijcie. Idziemy tutaj. Tak? Tak. Tutaj się zgrupować. Zgrupować. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Tutaj. Czas jest. Dobra. No i teraz już powinniśmy to final pushem zrobić jakimś, czy coś. Mów głupcze. I dokończyć po prostu. Dobra. Postawimy sobie kilka. I z powrotem tutaj. No, trochę nas biją, to muszę przyznać, ale to nic. Jest jakieś tam wyzwanie. Mam nadzieję, że was dużo nie zniszczyli, w sensie... Nie. Dobra. To jest chyba największa baza, którą będzie trzeba zaatakować, tak czy nie? Znaczy tak myślę po prostu. Nie wiem, czy tak jest. Służę tylko tronowi mrozu. Aha. Martwi będą. Ktoś mnie wzywał. Fajnie, jakbyś mógł opętać, a możesz, widzę. Ty tak samo. Tak sobie życzę. I walczyć. Nie będzie mi rozkazywał. Nikt nie dorówna mojej potędze. Dobra. Mów głupcze. Ostrzem rodu. Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy. Mhm. Idzie czerwony atak KL. To mi się troszkę nie podoba. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ach, nareszcie. Nie wiem, wycofać się musimy jednak. Mimo wszystko musimy się wycofać. Mimo najszczerszych chęci. Nie chcę teraz na tym etapie przegrać. Z taką armią, rzecz jasna. Nie wiem, ty tam zostałeś, to już umrzesz, przykro mi. Ale reszta nie musi umierać przez ciebie. Gdzie mam przelać swą krew? Zostaliśmy zaatakowani! I Lidan i tak idzie na sam dół zawsze, nie? Jak zauważyłem. W sensie wybiera ataki tutaj w dole. Więc okej, niech tak robi. Potrzeba więcej. No potrzeba, potrzeba, ale ja nie mam tyle czasu. No właśnie. Żuczki, żuczki. My się tutaj wracamy. Nikt nie dorówna mojej potędze. Nieco poobijani, ale spokojnie. Strasznie niefajnie się stało.
Ale spokojnie. Gdzie to jest? Tutaj jest K. I tutaj. Dobrze. No dojazd ich tutaj. O, i akurat są dwa różne, to też... też spoko się tutaj stało. Idzie Illidan, ale nie na tą bazę, nie? To dobrze. O, ale Illidan coraz silniejszy przychodzi. Co znowu? To też trochę boli. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Głupcze. To też trochę boli. Bo im on silniejszy jest, tym gorzej dla mnie. Dobra, pojedynczo. Okej. Okay. Możecie przechodzić pojedynczo. Mów. Zajmę się tym. Ja tam nie będę tego krytykował. Może na ten czas daj to. Co znowu? Teraz ostrzem rozsłyszałem zaklęcie przyzwania. Nareszcie. Czas jest urodny. Mów, głupcze. Dobra, może sobie poradzimy. Jest taka nadzieja. Natychmiast, jak to powiedział mój znajomy, natychmiast trzeba ich przeatakować. Zostaliśmy zaatakowani! Dobra. Wszystko padło, co miało paść. Także też jest dobrze. Uważaj. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra, pięknie. Tutaj jak to wygląda sytuacja? Aha, wszystko jest na fioletowo, okej. Okay. Troszeczkę tego golda potrzeba, mimo wszystko. Te życzenie jest dla mnie rozkazem. No i idą trendy, te elfy. Chyba nie tędy. Bo myślałem też, żeby właśnie założyć kopalnię jeszcze jedną, bo nie wyrabiamy. Cofnąć się. A tam dać kilku akolitów, prosto. Potrzeba więcej złota. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Tylu was tu jest potrzebnych. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnej bazy przez przypadek założonej. W sensie przez wrogów. Dobra, odmówcie teraz manę wam. Nie ma? Nie ma? Nie ma? Nie ma chyba, żeby było widać. Dobra, super. Aha. Tych po prostu sobie przyjmiemy Banshee. I Arthas będzie miał jeden cel po prostu. Ale to i tak chyba pewnie jeszcze przeczekamy sekundkę. W sumie to it's hard to say, nie? Tak po prostu hard to say. Aha, to was jest jeszcze trzech wyjdzie, to będzie podczas tej ilości, to sio. Dobra. Chyba, że ta poczysta ilość źle się liczy, no ale dobra, no nieważne. Gdzie mam przelać swój na ten tychmiast. Aha, ty byłeś pod wpływem tutaj, dobra. Dobra, dobra. I jeszcze przetrzymamy jeden atak. I to jest wszystko, co ja mam tutaj do zrobienia. I jak przetrzymamy ten atak, to atakujemy po prostu tylko tą... tutaj ten obelisk i tyle. O, jakiś atak nawet. Ale to dobrze, że teraz. A nie razem z Illidanem, bo to byłoby ciężko. Dobra. Podlecz. Nie, kurde, zaatakowałbym, ale nie chcę, żeby Illidan teraz przyszedł. Bo on ciągle chodzi tędy. To ma najszybszą chyba drogę tutaj. To w ogóle jakieś mosty są. No. A mamy kilkanaście Banshee, tak? Nie kilkanaście, tylko kilka. No trudno. Ogarniemy sobie chyba to. Jako tako.
Dobra, co to daje? Gargulcom, biesom i lodowym żmijom. Okej, okay, damy to. I pancerz na razie damy naszym... tym jednym środkom. Tak myślę, że tak jest najlepiej. Dobra, i co? I armię mamy pełną. I teoretycznie mogłem wyprowadzić atak. To są te dylematy, których ja po prostu nie wiem. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Wyprowadzi atak czy nie? Czy ja mam wyprowadzić? Czas jest ulotny. Panie Banshee, ja was tutaj daję pod kontrolę 1. No i sobie później was... O, jest Illidan. I chyba przyjmuje to. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Skoro się tak dzieje, to lecimy tam. Oj, chyba jednak tak nie jest. Ale i tak chcę tam pójść. Bo on tu się kręci, więc może będzie chciał to przejąć. Co znowu? Jak będzie przejmował, to my go przeatakujemy. Ostrze mrozu jest głodny. I spoko. No. Jeszcze mamy chwilkę czasu. Dobra, już nie mamy chwilki czasu. Już teraz trzeba przeatakować ich. Zanim Illidan przestanie przejmować. Zostaliśmy zaatakowani! A chyba sobie opętamy ich, no nie wiem, no bo fajnie by było, ale z drugiej strony tam szybciej przyjmiemy. Dobra. Dobra. Ojej, Illidan przejął to, ale nie powinien przyjść tutaj. Nie? Tak? Nie wiem. To mi się bardziej podoba. Mi się w ogóle nie podoba, co się tu dzieje. Służę tylko trollom rozumu. O, kawałek drogi jest do nich. I zginął, tak? Przyjąłem go i zginął? No jest, dobra. Co tu przyszło? A tak, jaki... Życzenie jest dla mnie. Ojejku. No nieźle. No, nieźle. Niewierni przełamali naszą obronę. No dobra, i przyjmujesz to, okej. Okay. Nikt nie dorównał tak miało być. Jej potędze. I wypad kontrol 3. Jestem ciekaw, gdzie oni pójdą. Służę tylko tronowi mrozu. Przełamali naszą obronę. Pożeram żywych i umarłych. Dobra. Jak zaatakują tą bazę, to w miarę spoko. A jak tam, to już nie spoko. I którą atakujecie? Chyba raczej tą na dole, nie? Słyszałem. Też tak myślę. Też tak myślę. Dobra, chodźcie tutaj. Wiecie co, zrobimy tak. Zapiszemy grę. Zapis. I w tym momencie będę mógł sobie ją wczytać, jakbym podjął złą decyzję w tym momencie. Ja nam umożliwia taką szansę na zapisywanie, więc why not? Bo tylko trzeba przejąć ostatni. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Kurde, wszyscy tutaj chodźcie. Bo nie wiem, gdzie są elfy. Elfy gdzieś przyatakowały, ale nie wiem konkretnie gdzie. Uważaj! Nareszcie. Tak po prostu, nie wiem. Dobra, no wy macie zadanie opętać Myrmidonę i... I co? U, bo tam jest dość dużo was. Skoro tak sobie życzę. Opętać, 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 opętać. Opętać się jeszcze. Już nie zdążysz. No dobra, trudno. Arthas, rusz się, bo padniesz, pajacu. Ojej, no zanim oni tutaj dojdą. No idziecie czy nie? No kurwa mać, co za pajace. Wczytaj, widzieliście to? Moja armia stanęła po drodze. Wczytaj. O, no nienawidzę. A już mam dość grania w to, no halo. Ile można?
Jezus, ja za godzinę na uczelnię muszę jechać. Służę tylko. Dobra, wykorzystajmy tą sytuację, która była. I wiemy, że... Wiemy, że z tej strony, z prawej, zaatakuje nas Illidan. Nikt nie będzie. To wiemy na pewno. Więc żeby jakby wyprzedzić jego atak, stańmy sobie tutaj. Czas jest ulotny. Dalej. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra. No to jak słyszałeś, to dobrze. Ja nie słyszałem, to przegrałem XD. Dobra, i Lina będzie dziś szedł z tej strony. Znaczy, jak zaatakowałem tam, to tak zrobił, więc obstawiam, że... nie zmieni sobie nagle zdania, nie? Znaczy, ja tak obstawiam osobiście. Ale jak będzie, to kij wie, bo on szedł tędy. Pragnę jedynie służyć. Dobra, a to się tutaj stało, że... Jak każesz, panie? Elfy nie atakują, może się zbugowały gdzieś tutaj, co? Tak, cię, panie. Gdzie idą? Zostaliśmy zaatakowani! O, dobra. Czas jest ulotny. Uważaj! Służę tylko tronowi mrozu. Nasza kopalnia w górę jest niebawusto. Usłyszałem zaklęcie przyzwania. Nic nie dorówna mojej potędze. Przyjmiemy sobie kilka mirmidonów. Oni są kozaccy. Nasza kopalnia złota jest niemal pusta. Dobra, niemal pusta, okej. Okay. Rozumiem, że pieszymy dalej. Zostaliśmy zaatakowani! Oby to miało sens. Za króla Lisza! Dobra. Lidan już padł. Oj, poszedł przyjmować. Nie poszedł. O. Dobra, ale teraz go zabijemy. Czas jest. I możemy przeatakować jego obozowisko, czyli w sensie ostatni obelisk. Nikt nie będzie mi rozsłyszał. Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra. I idziemy. Nie ma na co czekać. W tym momencie właśnie tylko to nam zostaje. Nikt nie atakowanie takie wprost. Życzenie jest dla mnie rozkazane. Dobra. Skoro tu jest niemal pusta, to wy się możecie przenieść tutaj. Nikt nie będzie zły. A wy macie proste zadanie, moje panny. Przejąć tych ziutków. No nie. Teraz wy też macie proste zadanie. Te obeliski. Po prostu to. To mi się bardzo przytrzymać. Jaka jest wola cienia? Arcet, troszeczkę się wycofaj. Nie chcemy, żebyś był na pierwszej linii. Czekają cię wieczne. Reszta idzie, idzie. Mów, głupcze. Uważaj. W sumie to nikt by się chyba nawet nie obraził, gdybym ją tutaj za chwilę wskrzesił i poszedł inną robotę wykonywać XT. To mi się bardziej podoba. Dobra. No, ale chodźcie, 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 chodźcie. Niewątpliwie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Tutaj, wszyscy tutaj na to, na ten podest. Trzeba Arcas nie padł, a mógł przejmować. Uważaj, nikt nie będzie mi rozkazywał. O nie! Arcas nie padnij. Arcas nie padnij, kurwa. Arcas padł, noż kurwa mać! Ciężko, nie? Było to zrobić. Naprawdę ciężko, żeby nie padł. Oczywiście. Potrzeba więcej złota. Dupa nie złoto. Kurde, no tak prostą robotę miał. Zostać tutaj. I nie paść. Najprostsza robota na całym świecie. Zostać i nie paść. I teraz zanim on przyjdzie, to może się stać jakaś tragedia. Czytaj, przyjdą i zabiorą. Zostaliśmy zaatakowani! Robię jak każą ci. Czas jest ulotny. Dobra.
pożeram żywych. Jak ta Marta z daleko z twoim wskrzeszeniem? Połowa, dobra. Jest jakaś nadzieja, że zdąży się wskrzesić. Najgorsza misja ever, nie? Ale tak bez kitu najgorsza. Arcas, ty jak wstaniesz, od razu leć tutaj. Ojejku, ale zrobiliśmy chociaż to. Jest dobrze, bo chociaż coś zrobiliśmy. Zostaliśmy zaatakowani! Potępieni czekają. Oj, zegarek. Kto mnie tutaj przeatakował? Nie wiem kto. Arthas, wstajesz. Oj, idzie Illidan już na nas. Za tron rozwidzę. O, i też jaką armię ma kozacką. Niewierni przełamali naszą obronę. Ojej, przeatakowali nas z tej strony. Nie podoba mi się na stan rzeczy. Słyszałem zaklęcie. No ale raczej my wygramy ten fight. W ogóle jest Arthas. Arthas w połowie drogi już jest, dobra. Powinien zdążyć. Nikt nie będzie mi rozumiał. No, tylko oni nas spychają w tę stronę i my przegrywamy. Czas jest ulotny. Dobra, Illidana wystarczy chyba zabić tylko. Więc może skupmy się na Illidanie. Dobra, a ty przejmuj. 30 sekund. Dobra. Illidanowi się umarło, a my to i tak chyba wygramy. A jak nie to mamy zapis tam sprzed 5 minut? Słyszałem zaklęcie przyzwania. Dobra, ale no Illidan padł, więc on na pewno nie przejmie, więc no raczej GG tak po prostu. A ci tutaj wygrali, znaczy wygrali, no Glewia tylko została, ale i tak jest dobrze. 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Wygrano. Kurde, powiem wam, tak trudna misja, ale zrobiłem to. Jestem zwycięzcą. Udało nam się, Anubaraku. Komnata tronowa. I na końcu cinematic będzie. Ale skraszuje mi na pewno gierę, więc ja go dodam osobno. O! Tron mrozu należy do mnie, demonie. Odejdź. Opuść ten świat i nigdy tu nie wracaj. Jeśli zaryzykujesz, będę tu na ciebie czekać. No proszę. Przysiągłem, że go zniszczę, Arthasie. Przysiągłem? A nie przysiągnąłem. Nie, przysiągłem. Kurde, nie wiem. Nigdy. Nieważne. Ojejku. Huh, no i cinematic. Wywali gierkę, ale zapraszam do oglądania. Ej, chyba działa. A nie, to chyba nie jest jeszcze cinematic. To nieważne. No proszę, jaki. Fighter. No, ale ja tym akcentem się za nie pożegnam. Ja już się odzywać nie będę. W sensie pod koniec, bo skraszuję. Także bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za to, że byliście podczas całej tej serii. I co? No, coś będę jeszcze wrzucał w trakcie, ale taką konkretną, następną serię zacznę dopiero za miesiąc, kiedy będę miał już komputer nowy. Także na ten moment mogę wam tylko podziękować i życzyć miłego dnia. Dziękuję za uwagę. Cześć. Urnie są prochy twego ojca.
przyszły król rozkazuje ci. Więc muszę to potraktować. Okłamałeś swój. Na północy twój młody książę znajdzie tylko śmierć. Zwróć mi ostrze. Uzupełni krąg. Uwolnij Skalda. Siemasz! Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał Ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę Ci serduszko.